Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Kolejne spotkanie z cyklu Suplement do portretu kobiecego. Kolejne spotkanie z Urszulą Kubat, z panią mecenas Urszulą Kubat, doświadczenią prawną. Dzień dobry. Dziś o tym, co kupujemy, o prawach konsumenta, o nadużyciach sprzedawców. Tak sobie pomyślałam o tych nadużyciach sprzedawców, że skoro potrafią nas nadużywać, konsumentów, to generalnie to nas w ogóle używają. Trochę to tak jest. Trzeba znać swoje prawa. Trzeba znać swoje prawa i... Nie bać się o nie walczyć, ale też rozważnie. To znaczy? Zacznę może od tego, kto to jest konsument. Konsument to jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu wszelkich towarów, usług od przedsiębiorcy. Tylko czyli wtedy kupuje, nie wiem, jabłka w sklepie warzywnym, albo samochód od osoby, która bądź prowadzi działalność gospodarczą, czy od innego podmiotu gospodarczego, jak spółka i tak dalej. Natomiast to musi być ta nić pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Tylko wtedy wchodzimy w zakres praw, które są stworzone dla ochrony właśnie takiej osoby, którą się nazywa konsumentem. Może przed opowiadaniem, jakie konsument ma prawa, chciałabym zwrócić uwagę też na działania konsumenta, który zbyt pochopnie dokonuje zakupu, ponieważ później skutki mogą być zupełnie rozbieżne z oczekiwaniami kupującego. Mianowicie na przykład, kiedy są kupowane to towary z wyprzedaży. Teraz. Z promocji, z wszelkich obniżek cenowych. Czasami z ekspozycji w sklepie. To są tak zwane szybkie, dobre, łatwe okazje. Natomiast konsument później uważa, że taki na szybko zakupiony towar można również szybko zwrócić, tak? Jak najszybciej. Ja już nie mówię tutaj po jakimś dłuższym upływie czasu, ale czy na przykład w terminie 7 dni to sobie może przyjść do sklepu i oddać ten towar? No niestety nie. Mylne dla takiego konsumenta jest to, że niektórzy sprzedawcy w ramach swojej polityki handlowej faktycznie wyrażają zgodę na możliwość zwrotu towaru. Niektórzy mówią, że to jest 14 dni, niektórzy mówią, że 30 dni, ale to nie oznacza, że to jest obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców, sprzedawców. Więc jeżeli kupujący jest w takim przekonaniu, mówimy tutaj o w ogóle umowach zawieranych stacjonarnie, czyli w punkcie, w sklepie, tam gdzie kupujemy dany towar, nie na odległość. Więc jeżeli kupujący jest w takim przekonaniu, że przysługuje mu prawo, mylnie nazywając gwarancyjne z rękojmi, odstąpienia od umowy, bo bardzo często posługują się tymi pojęciami, natomiast tak naprawdę jak przychodzi do rozłożenia na czynniki pierwsze, okazuje się, że to są zupełnie nietożsame pojęcia. To należałoby, aby taki kupujący po prostu się upewnił, uzyskał wszelkie informacje, przedsiębiorca jest obowiązany odpowiedzieć na każde pytanie kupującego, jakie są warunki, czy w ogóle jest możliwość zwrotu towaru, i jeżeli tak, to na jakich warunkach, w jakim terminie. I jeszcze sprawdzać, czy w momencie między zakupem towaru a chęcią zwrotu sprzedawca tych warunków nie zmienił, bo też ma do tego prawo. Ale tutaj jest sytuacja zupełnie odwrotna niż przy dokonywaniu zakupów na odległość, na przykład przez internet. Dlatego uczulam kupujących stacjonarnie, aby upewnili się, uzyskali wszelkie informacje, u danego sprzedawcy. Bo u kolejnego może być troszeczkę inaczej. U każdego może być inaczej. Każdy ma swoją politykę handlową i każdy może mieć swój regulamin a propos zgody na zwrot towaru. Może na przykład taki przedsiębiorca powiedzieć, dobrze, u mnie jest prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie na przykład 14 dni pod warunkiem, że towar będzie nienaruszony, będzie miał na sobie metki, pudełko, opakowanie nie będzie naruszone i te warunki kupujący jest zobowiązany spełnić. Ale też może być tak, że taki sprzedawca może zastrzec, że na przykład towar obniżony, jeżeli chodzi o cenę, nie podlega zwrotowi. I tutaj już może być rozczarowanie kupującego, prawda? Bo może uznać za pewnik, że jeżeli ten dany sprzedawca mówi, że mamy 14 dni, to ja uważam, że nawet towar przeceniony też mogę zwrócić. Co do zasady. I już zaczyna się problem. Natomiast w przypadku sprzedaży
na odległość. Tutaj sytuacja zdecydowanie korzystniejsza dla kupującego, albowiem bez podania przyczyny w terminie 14 dni może od umowy odstąpić. Tak, dlatego że wyobraźmy sobie towar, którego nie znamy, widzimy go na zdjęciu w internecie i on naprawdę może być zupełnie inny niż od wyobrażeń, jak to rzeczywiście ale to, wygląda. Tak jak powiedziałam, bez podania przyczyny możemy zmienić zdanie. Kosztem naszym przypuszczalnie jest wtedy koszt przesyłki. Nie. Nie. O, proszę. Bez podania przyczyny konsument ma prawo odstąpić od umowy. Na czyj koszt wtedy wysyła? Na koszt sprzedawcy. Na koszt sprzedawcy. I teraz tak, warunkiem tego jest złożenie oświadczenia, tylko trzeba pilnować tych terminów. W terminie 14 dni od doręczenia tej przesyłki, czyli od wizyty kuriera bądź odbioru z paczkomatu. Złożenie oświadczenia pisemnego do sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. A następnie w terminie 14 dni taki towar trzeba odesłać. I teraz uchybienie temu terminowi zamyka nam drogę. Czyli jeżeli odkładamy z dnia na dzień, przekroczymy ten termin, to już nie mamy żadnych szans. Kolejną ważną tutaj sytuacją godną poruszenia jest roszczenie kupujących z tytułu VAT towaru. Jaką mają możliwość, jakie mają terminy i z czego mogą skorzystać. No i teraz zaczynamy całe spektrum uprawnień konsumenta. Czy to jest kupiony stacjonarnie, czy na odległość towar. Jeżeli towar ma wadę, to wówczas kupującemu, konsumentowi przysługuje termin dwuletni skorzystania z rękojmi i może taki towar reklamować. Tylko tyle, że trzeba wykazać, że ta wada już była w chwili zakupu, bądź przyczyny powstania tej wady istniały w dacie zakupu i w trakcie użytkowania ta wada powstała. Tutaj niebezpieczeństwem, i o to najwięcej jest sporów, jest zarzut na przykład przedsiębiorcy, że dany towar został niewłaściwie użytkowany. A w takiej sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, chcę sobie kupić szpilki, jakieś buty, jest fantastyczna okazja, zakupy przez internet i są ostatnie pary i sprzedający informuje, że jest niewielkie uszkodzenie, mało widoczne gdzieś tam, tak, na obuwiu. No wtedy to już kupuje. To już jest przeniesienie odpowiedzialności, tak. To już kupuje wiedząc, że też dokładnie nie widzę, jak to uszkodzenie wygląda. Bo tak, zdjęcie, no, ale zdjęciem. Jeżeli uszkodzenie zewnętrzne, tutaj jak już o tym mówimy, ma się nijak do tego, że na przykład podczas użytkowania tego obuwia dojdzie do jego zniszczenia. Nie tak, wiem, bo na przykład, obcas, nie wiem, obcas jest źle umocowany, a to informacja zupełnie dotyczyła na przykład uszkodzenia skóry z przodu więc buta. Tutaj nie ma związku przyczynowego, więc jak najbardziej. Natomiast też konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 2 lat, ale jeżeli wykaże, że ta wada była istotna, czyli taka, która uniemożliwia użytkowanie danej rzeczy. A jeżeli wada była nieistotna, może żądać obniżenia ceny bądź wymiany towaru na nowy bądź naprawy. I z kolei sprzedawca może nie uwzględniać roszczeń na przykład obniżenia ceny, jeżeli zadeklaruje, że dany towar wymieni albo naprawi. Pod warunkiem, że czasokres tej czynności nie spowoduje nadmiernych uciążliwości dla tego konsumenta, bo jeżeli to jest na przykład łóżeczko dla niemowlaka i sprzedawca od dwumiesięcznego na dwumiesięcznego niemowlaka i sprzedawca wymieni ten towar po pół roku, to już przestaje mieć znaczenie dla kupującego możliwość korzystania z takiej rzeczy, prawda? Niemowlakiem. Uświadomiłam sobie, że mam na nogach buty, które reklamowałam i zostały naprawione w dość szybki sposób. I bardzo jestem z nich zadowolona, wiele razy już ich używałam. A co z takimi sytuacjami, kiedy jest taka sytuacja, że jest organizowane przez kogoś, przez jakąś firmę, przez osobę reprezentującą firmę, spotkanie w domach, w jakichś punktach spotkań i tam jest prezentacja, no nie wiem czego, gardków, patelni, żelazek, masażerów, poduszek, czegokolwiek. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Tutaj bym chciała zwrócić uwagę na to, że zanim podczas takiej prezentacji zdecydujemy się podpisać umowę kupna, często to są
nieruchomości nabywane za kilkaset bądź kilka tysięcy, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. A warte często, wiele mniej pewnie. I często to jest też związane z równoczesnym uzyskaniem kredytowania. Przede wszystkim należy być ostrożnym, się zastanowić. To nie jest powiedziane, że jeżeli dzisiaj takiej umowy nie podpiszę, to już nigdy nie będę miała możliwości dokonać zakupu danego towaru. Ale uchwyty marketingowe jest dużo... to jest jedno. Natomiast też zwracam uwagę, że coraz częściej osoby w starszym wieku, często w wieku 70-80 lat, są zapraszane, na przykład ostatnio bardzo modne, na bezpłatne świadczenie usług zdrowotnych. I te osoby pójdą, prawda, bo mają taką, a nie inną sytuację życiową. I podczas takiej prezentacji dokonują zakupów pakietów medycznych na kilka lat za kilkanaście tysięcy złotych. Także no, tutaj przede wszystkim trzeba się zastanowić wcześniej, ponieważ później jest dużo sporów sądowych z tego tytułu, gdyż wady oświadczenia woli i wchodzimy w cywilistykę w bardzo szerokim tego pojęcia znaczeniu i może się to różnie skończyć. To nie jest takie jednoznaczne, że taka osoba może później powiedzieć, zostałem oszukany. Mhm. Dlatego to bym chciała uczulić. Podobnie jest, jeżeli kupujemy przez internet, są bardzo często takie reklamy, kup tu teraz, już natychmiast, promocja, ostatnie tanie 24 nie będzie, godziny, tak. Ostatnie modele i tak dalej. I często myślę, że każdy z nas kiedyś... Taki grzech na sumieniu ma. Tak. Zachęcałabym przede wszystkim sprawdzić, kto jest sprzedawcą, od kogo możemy później dochodzić jakichkolwiek roszczeń. Bo tak, jeżeli jest tylko adres mailowy, właśnie. To jest za mało. To jest zdecydowanie za mało. Proszę wejść na stronę, sprawdzić tego przedsiębiorcę, czy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jaki ma adres, gdzie ja mogę odesłać, poczytać ten regulamin zwrotów, reklamacji, czy nawet gwarancji, jeżeli takowa jest udzielona. Poczytać, gdzie i za jakim pośrednictwem ja mogę w jaki sposób dany towar wymienić, bądź żądać zwrotu, bądź dokonać wszelkich możliwych zgłoszeń, roszczeń. Bo jeżeli mamy adres mailowy, a później się okazuje, że przychodzi do nas po 4 miesiącach od daty zakupu, a pieniądze wysłaliśmy z góry, produkt, który w ogóle nie jest nawet w 1% podobny do tego, który zakupiliśmy i okazuje się, że jest wyprodukowany w Chinach, to mamy drogę zamkniętą do jakichkolwiek roszczeń. Mm-hmm. Tak pomyślałam sobie, ja lubię szukać firm, jeżeli chodzi o ubrania, takich firm, które produkują w Polsce, szyją w Polsce, są polskimi firmami. Tak, warto wspierać. Tak, warto wspierać, tak? Przedsiębiorców. Natomiast zdarzyło mi się, że no, internet wiadomo jak działa, wyświetliła mi się reklama polskie marki i przejrzałam tę stronę, tam był tylko adres mailowy, natomiast po jakości opisów tych artykułów zobaczyłam, że no, z bardzo dużym prawdopodobieństwem po prostu sztuczna inteligencja wykreowała te opisy i nie sądzę, żeby to była polska marka. No to, ale chwilę musiałam zobaczyć, natomiast szukam takich informacji. Właśnie, czy jest warto? Adres, czy jest telefon, czy jest wpis do KRS-u. Warto poświęcić nawet te 30 minut i później mieć pewność, że mam do czynienia z faktycznym przedsiębiorcą po drugiej stronie. Też prosiłabym się nie dać zwieść takim sytuacjom, jak na przykład kupujemy też z danej strony internetowej dany towar i w przypadku jakichkolwiek roszczeń reklamacyjnych ten podmiot mówi, ale ja byłem tylko pośrednikiem, producentem jest jakiś tam przedsiębiorca w Chinach. Nie. To jest nasz kontrahent i do niego możemy kierować roszczenia. To trzeba wiedzieć. Tak. No i odsyłamy raz jeszcze i do porad. Zawsze Rzecznik Praw Konsumenta, to też ważna to jest bardzo funkcja, ważna, on też może pomóc. To jest bardzo ważna osoba w naszym systemie prawnym, który bardzo może pomóc każdemu konsumentowi. Oczywiście bada za każdym razem stan faktyczny i prawny, czyli to nie będzie, tutaj nie będzie możliwości z wyimaginowanymi problemami udawania się do takiego rzecznika, miejskiego rzecznika praw konsumenta. Natomiast jeżeli mamy uzasadnione roszczenie i na to materiał dowodowy, zachęcałabym do skorzystania z takiej pomocy. Dlaczego? W pierwszej kolejności rzecznik, jak już sprawdzi, że faktycznie jest coś na rzeczy i należałoby pomóc konsumentowi, jest on tutaj osobą poszkodowaną, kieruje pismo do przedsiębiorcy z wytycznymi, gdzie doszło do naruszenia praw konsumenta i żąda
udzielenia odpowiedzi i nakłania do jakby, no, może zawarcia ugody, rozwiązania tego problemu. Oczywiście tutaj jest postępowanie jeszcze niesądowe, więc rzecznik nie ma żadnych środków przymusu. Jednak to często już działa na przedsiębiorców. Po drugie, rzecznik może przeanalizować na przykład umowę przed jej zawarciem i może wskazać, gdzie w danym kontrakcie mamy klauzule abuzywne, czyli niedozwolone klauzule umowne, które później będą problematyczne albo nie będą wiążące w danej umowie. I to wszystko rzecznik wykonuje bezpłatnie. I to można zrobić przed dokonaniem zakupu, przed podpisaniem umowy. Przed zawarciem umowy kredytowej, przed zawarciem umowy z deweloperem, przed zawarciem umowy z agencją turystyczną. Bardzo dużo jest sporów, jeżeli chodzi o usługi turystyczne. Natomiast jak już jesteśmy po zdarzeniu, to również rzecznik może skonstruować pozew, może pomóc, może wstąpić do postępowania. Albo może wnieść taki pozew. Także tutaj taka pomoc jest dosyć istotna i uważam, że konsumenci powinni przede wszystkim pierwsze kroki w takich sytuacjach kierować do rzecznika i ewentualnie do kancelarii. Bardzo dziękuję za te wskazówki. Myślę, że bardzo pomocne. Tak naprawdę nic nas nie zwalnia od myślenia po prostu. Dziękuję bardzo. Urszula Kubat, radczyni prawna, była Państwa i moim gościem. Zapraszamy na kolejne odcinki suplementu do portretu kobiecego. Do zobaczenia.